Witam, nazywam się Agnieszka Burzyńska, to jest program Burza Polityczna, a moim gościem jest senator Platformy Obywatelskiej Jan Filip Libicki. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Klub PiSu przed chwilą zakończył swoje obrady, no może nie przed chwilą. Wszystko wskazuje na to, że projekt zaostrzający przepisy antyaborcyjne zostanie odrzucony. Pan był na podobnym klubie w kwietniu w 2007 roku, kiedy był pan w PiSie. Jak to wygląda? Znaczy, myślę, że wtedy ten klub wyglądał trochę inaczej, bo był jasny lider, który przeciwstawił się Jarosławowi Kaczyńskiemu. To był ówczesny marszałek Sejmu Marek Jurek. Więc jakby ten opór wewnętrzny miał kto zorganizować. Dzisiaj takiej osoby pewnie w PiSie nie ma, co nie oznacza, że wewnętrznie ci posłowie nie czują się złamani. Myślę, że bardzo wielu z nich czuje się złamanych. Ale, jak to się odbywa? No, Jarosław Kaczyński wychodzi i mówi co? To się odbywa w sposób następujący, że najpierw pretorianie Jarosława Kaczyńskiego odbywają w różnych miejscach indywidualne rozmowy z osobami niepewnymi. Tak? Czyli że co? Że musisz? Że no, jednych się zastrasza, mówi się o tym, że przecież co będzie w następnej kadencji, a co będzie, jak listy wyborcze będą układane. Czyli że nie znajdą się na listach, tak? Tak, na których ten argument nie działa, mówi się, że trzeba przeczekać, że nie teraz. Mniej więcej to samo, co Jarosław Kaczyński wedle czystej polityki powiedział dzisiaj na klubie, że trzeba zrobić krok w tył, żeby zrobić dwa kroki w przód i tak dalej. Różnica jest tylko jedna, otóż chcę to jasno powiedzieć. W 2007 roku, kiedy był jasny lider, który w tej sprawie przeciwstawił się Jarosławowi Kaczyńskiemu, to 2/3 ówczesnego klubu PiSu zgromadziło się wokół tego lidera. I to przestraszyło Jarosława Kaczyńskiego. No dzisiaj tak, tego ale ostatecznie Jarosław Kaczyński wygrał to starcie. A co sam Jarosław Kaczyński mówił podczas tego klubu? Znaczy, pamiętam wtedy takie określenie, że tak powiem, w tej sprawie ani rubla żeśmy nie zyskali, ani cnoty nie obronili. Że pamiętam sytuację taka anegdotyczna, że wtedy Jarosław Kaczyński bardzo zdenerwowany przyszedł na klub PiSu i oficerowie BOR-u tak rozganiali na boki dziennikarzy, że pani redaktor Kolenda Zaleska zgubiła buty. Rzeczywiście sytuacja była bardzo napięta. Pamiętam tę scenę na schodach. I wtedy wprost mówiono zresztą, bo prezes to wprost powiedział, że woli mieć dużo mniejszy, ale pewny klub, którym w całości kieruje, niż większy, ale taki, nad którym w tej sprawie nie ma kontroli. A trzeba jasno powiedzieć, w tej sprawie Jarosław Kaczyński nad swoim klubem ma bardzo małą, niewielką kontrolę. Projekt zostanie pewnie odrzucony, no tak zapewne. Pan żałuje? Znaczy, smutek? Ja powiem tak. W tym sensie, jeżeli mnie pani pyta, jaki byłby mój stosunek do tego projektu, to gdyby on przyszedł do Senatu i gdybym miał nad nim głosować, tak, dokładnie, to odpowiem w ten sposób. Ja bym za tym projektem głosował. Być może... Wbrew Platformie Obywatelskiej? Myślę, że różnica między Platformą i PiS-em, bo to jest bardzo ciekawa historia, to nie jest wbrew Platformie Obywatelskiej, bo moje poglądy w tej sprawie są znane od lat. Różnica jest tylko taka, że w głosowaniach światopoglądowych w Platformie Obywatelskiej ja mam pewną wolność głosowania. Nikt ze mną rozmów dyscyplinujących nie przeprowadza. W PiS-ie takie rozmowy się przeprowadza. Sam w 2007 roku byłem przedmiotem takiej rozmowy, więc wiemy mniej więcej, jak się to odbywa. Pani pytała o projekt. No więc odpowiadam, że ja ten projekt bym wsparł, gdyby doszło do głosowania. Być może z pewnymi zmianami. Nie wiadomo, jakby się ułożył proces legislacyjny. Na pewno chciałbym doprowadzić do sytuacji, w której w sprawie ochrony życia poszlibyśmy o krok dalej. A czy rozmawiał pan z koleżankami z klubu, które ramię w ramię z Hanną Bakułą chodzą na tych czarnych marszach? A Hanna Bakuła ostatnio powiedziała, z tego co pamiętam, jeżeli tego nie zatrzymamy, to będziemy mieli kupę kalek, bękartów i dzieci z wadami. O tym rozmawiał pan? To proszę pani, powiem tak, nie rozmawiałem z koleżankami. Koleżanki znają mój pogląd, ja znam pogląd koleżanek. Ja myślę sobie tak, że trzeba sobie zdawać sprawę, że oprócz tej sprawy przedmiotem debaty politycznej są także inne kwestie, na przykład Trybunał Konstytucyjny. Tak? W związku z tym ja dlatego zareagowałem na ten wpis Hanny Bakuły tak, jak zareagowałem,
ponieważ z jednej strony czułem się osobiście dotknięty. Ale co by pan odpowiedział Hannie Bakule? Znaczy właśnie? Ja odpowiedziałem Hannie Bakule to, co odpowiedziałem, że ja jestem osobą niepełnosprawną od urodzenia. Jak rozumiem w jej wypowiedzi, ona uważa, że życie takich osób jak ja i jak wiele innych osób niepełnosprawnych jest nieudane i że lepiej jednak doprowadzić do jakiejś selekcji przed urodzeniem w tej sprawie. Otóż chciałem odpowiedzieć Hannie Bakule tak, że ja swoje życie uważam za bardzo udane. Znam bardzo wiele osób niepełnosprawnych, które są w trudniejszej niż ja sytuacji życiowej, ale też uważają to życie za udane. A mój protest polega na tym, że uważam, że nawet jeśli się różnimy, a różnimy się w tej sprawie, to powinniśmy używać takiego języka, który pozwoli nam wrócić do rozmowy w innych sprawach. I że także granice, że są także granice sposobu prezentowania swoich poglądów. I w moim przekonaniu Hanna Bakuła tę granicę przekroczyła i chciałem to po prostu powiedzieć, zareagować na to. A panie senatorze, właśnie w tych marszach nie idą tylko ludzie, którzy są za liberalizacją tych przepisów antyaborcyjnych. Idą także ludzie, którzy mówią, zachowajmy ten kompromis, ten, który kiedyś z trudem wypracowany. Może rzeczywiście w ogóle, może powinniśmy oddać takie sprawy światopoglądowe ludziom, których to dotyczy. Nie senatorowie, nie posłowie, tylko rodzice. Rodzice, którzy mają podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu, tak? Bo to jest najtrudniejsza decyzja w życiu, ale żeby to oni ją podejmowali, a nie żeby państwo za nich podejmowało. Znaczy, ja mogę powiedzieć tak. Ja tutaj jednak uważam, no, że państwo w tej sprawie jest obowiązane chronić życie ludzkie, więc tutaj akurat się z panią redaktor nie zgodzę. Natomiast ja myślę sobie w ten sposób, że rzeczywiście ja powiem to wprost. W tych marszach idzie bardzo wielu moich przyjaciół, bardzo wielu moich znajomych, bardzo wiele osób, które lubię. I właśnie dlatego wydaje mi się, że nawet jeśli się różnimy, to jesteśmy zobowiązani do tego, aby mówić o tym spokojnym językiem, żebyśmy mogli potem, kiedy ta sprawa zniknie z agendy, ze sobą normalnie rozmawiać. Taki język jak Hanny Bakuły to uniemożliwia. A jeszcze tak wracając do tego poprzedniego tematu, do tego przychodzenia, łamania, a nie przychodzą teraz politycy PiSu do pana, żeby pan tak z powrotem do PiSu wrócił? Ja powiem tak. Miałem jakieś takie dwie rozmowy zahaczone przez polityków PiSu. Teraz? No, jakiś czas temu. No, ale w nowej kadencji, rozumiem, tak? Ale jak grzecznie, sympatycznie, miło odmawiam, bo ja w PiSie byłem 8 lat i ja tu się powołam na wypowiedź biskupa opolskiego Andrzeja Czai, który myślę, że bardzo trafnie zauważył, że być może z punktu widzenia nauki Kościoła w zeszłej kadencji Platforma łamała pewne wartości. To jest jego zdanie. Ale PiS depcze ludzką godność. To jest bardzo ciekawy głos, bo to jest głos z wnętrza Kościoła, który pokazuje, że bardzo wiele ludzi widzi, że nie tylko w sprawach ochrony życia, ale chociażby w kwestii Trybunału Konstytucyjnego, po którego stronie stoją takie autorytety jak pan profesor Zoll, znany z obrony życia, jak pan profesor Rzepliński, laureat medalu papieskiego. No ostatnio się znany raczej z innych zachowań. Że to się w środowiskach konserwatywnych, kościelnych też przestaje podobać. Dobrze, a jest, ostatnio pan mówił, że jest pan dumny z tego, że z Grzegorza Schetyny, który oświadczył, że Platforma skręca na prawo. Nadal jest pan dumny? Znaczy ja bym powiedział tak, to była wypowiedź, która dla mnie brzmiała miło i sympatycznie. Nie będę tego ukrywał, ja się z tej wypowiedzi ucieszyłem. I teraz pozostaje pytanie, co będzie przedmiotem, jakie będą tak naprawdę czyny czy kroki polityczne, które będą wskazywały na to, że ta konserwatywna kotwica jest wprowadzana w życie. To jest a na razie nie jest wprowadzana. Znaczy wie pani co, no na razie, jakby to powiedzieć, no na razie nic się nie dzieje w tej sprawie. Ja bym na przykład oczekiwał, no była taka wypowiedź też pana przewodniczącego Schetyny, że on sobie nie wyobraża, żeby ktoś głosował w tej sprawie bardziej na prawo niż zachowanie obecnych przepisów w sprawie aborcji. Tak? Więc wydaje mi się, że takim przejawem byłoby na przykład to, żeby też powiedzieć, co się w dużej mierze dzieje, że w tej sprawie podziały partyjne idą w poprzek
i że w związku z tym w tej sprawie nie będzie żadnej dyscypliny. A może dlatego jest tak, że Grzegorz Schetyna też ma problem, bo ma bardziej lewicujący elektorat niż swoich działaczy, którzy są bardzo na prawo, bo Platforma jest bardzo konserwatywną partią. Tam z jakimś lekkim skrzydłem lewicowym. No to myślę, że to zależy od perspektywy. I że to jest problem. Czym dla kogo jest Platforma? Niech pan zobaczy, jakie są sondaże. No, Platforma dołuje w tej chwili, tak? Ryszard Petru w górę, Platforma w dół. Znaczy, proszę pani, ja powiem tak, nie sugerowałbym się sondażami. Prawdziwym sondażem będą wybory samorządowe tak, w roku 2018 mówią. I w 2019. Także naprawdę polityka jest nieprzewidywalna. Gdyby ktoś pani powiedział, że w ten sposób wokół projektu Ordo Iuris PiS potknie się o własne nogi w taki sposób, żeby narazi się wszystkim, bo narazi się uczestniczką Czarnego Marszu, narazi się Wczoraj napisałam, że naraził się wszystkim. Tak, pro-liferom, naraził się swojemu elektoratowi, naraził się w sporej części Kościoła. Myślę, że miesiąc temu nikt by o tym nie myślał, że Jarosław Kaczyński do takiego klinczu doprowadzi swoją partię. Na koniec. Niedziele wolne od handlu. To jest projekt związków zawodowych, których pan nienawidzi szczerze i z całego serca. Proszę pani, to jest właśnie dobry test, myślę, na tą konserwatywną kotwicę. Ja związków zawodowych nie lubię. Bardzo pan nie lubi. Związkowcy nawet o tym wiedzą, ale tu być może część z nich zaskoczę. To jest jedyny zagadnienie, przy którym byłbym gotów mówić ze związkami zawodowymi jednym głosem. I jeśli pani mnie pyta, co dla mnie ta kotwica oznacza, to ona oznacza dla mnie, że powie się parlamentarzystom, słuchajcie, głosujcie w tej sprawie, jak uważacie. Zdecydowana większość mojego klubu będzie przeciwko temu projektowi. To jest jasne, ja to rozumiem, mamy pewien pluralizm opinii. Czyli panu wystarczy tylko ta wolność wyboru, mnie tak? Mnie wystarczy wolność podniesienia ręki w górę w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był senator Platformy Obywatelskiej Jan Filip Libicki. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam w przyszłym tygodniu. Kolejna burza polityczna. Mam nadzieję, że będzie emocjonująca.